Cześć wszystkim. Mam powtórkę kolejnego całkiem dobrego meczyku, na którym leciałem amerykańskim BFM F4. Na samym początku meczu decyduję się na złapanie lotniska, nie dowierzając, że moja drużyna zrobi to jak należy. Dlatego zaraz po starcie dałem ostro nos w dół i lecąc tuż nad ziemią podchodzę do łapania lotniska pod odpowiednim kątem i z prędkością poniżej 500 km IAS. Delikatnie dotykam kółkami płyty lotniska, co powoduje, że je łapię bez uszkodzenia samolotu i robię to bardzo szybko. Jak już złapałem, to się wznoszę w kierunku swojego spawna, w międzyczasie patrząc, jak wygląda sytuacja z przeciwnikami, gdzie są, co robią, które może stanowić zagrożenie. Ten BF, co go widzicie, no był takim zagrożeniem, ale widzę dwóch go ogania i siedzi mu na ogonie, no to uznaję, że chyba raczej sobie z nim poradzą, zwłaszcza że on ucieka na dół, ale ostał się tutaj Ki-45. I teraz pytanie, czy to B-25 pozwoli mi sobie pomóc? No na szczęście pozwoliło. Nie robiło jakichś dziwacznych manewrów, które by przeszkodziły mi w wycelowaniu. No i dzięki temu on ocalił skórę, a ja mam fraga. No i teraz patrzę, czy by sobie zejść na BF-a, na Henkla 111, ale nie, dostrzegłem w tym momencie Winampa. Winampa kojarzyłem od nas z forum, że to raczej chyba ktoś o nieco większych umiejętnościach pilotażu niż przeciętnie, dlatego postanowiłem na niego zapolować. Korzystając tutaj z tego osłony chmur, przekradam się w jego kierunku. Kiedy już jestem bezpośrednio nad nim, to spadam w stylu boom and zoom. Ale nie trafiam dobrze, a Winamp ucieka pod swojego spawna. Dlatego no, odpuszczam mu, zwłaszcza że tu się zrobiło gęsto z przeciwników. Jakim cudem tego B-Fightera nie trafiłem, to naprawdę nie wiem. No ale trudno, bywa i tak czasem. Tutaj P-38 też dosyć kuloodporny się okazał, no ale w końcu był łaskaw spaść. No to po skończonym ataku w zoomie odzyskuje pułap. W międzyczasie patrząc, co robią przeciwnicy, a Winamp w szczególności. No tak się podkradałem, ale któryś z moich patafianów się z Winampem zderzył. No i nie dane mi będzie go sfragować w tym momencie. Dlatego zaatakowałem to co mogłem, czyli Henkla 112 i zawróciłem na Ki-102, ale pamiętałem, że tam jeszcze BF latał, dlatego rzuciłem kontrolnie okiem w jego stronę i odkryłem, że on na mnie próbował na czołówkę. Dlatego wywinąłem mu się, przerwałem atak na Ki-102 i znowu odzyskuję pułap i energię, przygotowując się do kolejnego podejścia.
znalazł się i Winamp, tym razem w korsarzu japońskim leci. Ja miałem ochotę na tego Iła 4, ale zobaczyłem z tyłu, że próbuje mnie zajść byczek F2A, więc zawróciłem na niego. Niestety on w tym samym czasie postanowił ganiać za Kataliną. Ale dostrzegłem kolejne zagrożenie w postaci P51, które próbuje ryć się do góry na wysoki pułap. Dlatego postanowiłem się go pozbyć. Tak, abym sobie mógł wysoko fruwać, nie niepokojony przez nikogo. Tutaj mi serce do gardła skoczyło, jak zobaczyłem sokolika, ale zerknięcie na mapę, znaczy na, nie na mapę, a na statystyki, na szczęście pokazało, że to jest sokolik ten drugoerowy, a nie Otsu. Więc nie jest aż tak tragicznie, zwłaszcza, że on się zapatrzył w moją Katalinę i dzięki temu łatwo dał się spizgać. Teraz widzę, że jest kolejna okazja, żeby spróbować zaatakować Winampa. Ale nie, już po okazji. Dlatego to, co mogę spizgać, czyli BFA1, to spizgałem i uciekam z tego kociołka. Jednocześnie zachęcam Winampa na rope and dope. I w odpowiednim momencie zawracam, żeby dorwać go, kiedy stracił energię. Niestety, ta baśka się przypałętała w King Cobrze. To jest ten gościu, którego przed chwilą... co to było? W P51. Spizgałem i teraz chciał zemsty. Dobra, mogę wrócić do Winampa. A takiego wała. Teraz jakiś patałach Wile 2 ma głupie pomysły. I znowu trzeba manewrować, a Winamp tam u dołu już widzę próbował, już się czaił, no ale nie miał dosyć energii na to, żeby mnie dojść, ale przez tego Iła 2 spokojnie może sobie zanurkować i uciec do swoich. Tutaj tak patrzyłem, co ten Iła 2 zrobi, ale miał jakiś napęd antygrawitacyjny, bo mu nos tak nie bardzo opadł, dlatego nie ryzykowałem czołówki, tylko na spokojnie zrobiłem pętlę i dokończyłem go w następnym przejściu. Chociaż Nupsil go tam ratował jak mógł. Dobra, wreszcie spokój, wreszcie można się rozejrzeć. No ale cóż z tego, no Winamp uciekł i tyle z moich podchodów. A tymczasem widzę... co widzę? A, znowu ta baśka leci i chce dostać w pierdol. No dobra, proszę, proszę cię bardzo. Leciutką climbing spiral zanęcam go do zadarcia nosa samolotu do góry i wytracania energii. Niestety przez tą mgłę i chmury nie byłem w stanie określić wektora ruchu przeciwnika. No dlatego tak jak przed chwilą z Iłem 2 zrobiłem nawrót pętlą i na pewniaka gościa zestrzeliłem, nie ponosząc żadnego ryzyka. Dobra, można wreszcie poszukać Winampa, ale on tam się na dole kitra dosyć daleko i nie bardzo mam okazję zaatakować go, nie wtarabiając się bez wtarabaniania się pod spawna przeciwników. Dlatego trzeba go znowu trochę zanęcić. Niby mógłbym tu spaść na niego w stylu Boomen Zoom, ale podczas starcia, kiedy on leciał na Ki-44, wiem, że umie robić uniki i raczej, no, po prostu tylko bym go spłoszył. Dlatego decyduję się na tego Ki-45 i po nabraniu prędkości uciekam, odciągając go
od sojuszników, a na pewno za mną leci, bo już słyszę, że pociski bezsmugowe koło mnie latają i trochę mnie tam draskają. No i faktycznie leci za mną, zanęcony. Ale cóż z tego? Znalazł się tym razem jakiś patałach ode mnie z drużyny Wile 2, który go spłoszył i cały misterny plan psuł w dupę. Ale tymczasem zbliża się do mnie Ki-45. Oczywiście chcę na czołówkę. Ani myślę dać mu szansę na zastrzelenie mnie. Dlatego wciągam go w manewry pionowe. Odpalam klapę, skręcam silnik. I w momencie, jak mi nos zaczął opadać i wiedziałem, że przetnę ścieżkę lotu przeciwnika działkiem, no to zacząłem strzelać. I go ta dłuższa seria z przyłożenia załatwiła. No i teraz pytanie, kogoż by tu zaatakować? O, blisko jest Ki-61. Który całkiem ładnie mi się nadstawił. Po nurkowaniu mam prędkość, dlatego zbliżam się teraz tam do łaga 3 i sprawdzam, czy jak 7 mnie nie dojdzie. Niestety łag 3 chciał koniecznie czołówki, więc musiałem wyminąć. Zobaczyłem jeszcze po lewej zbliżającego się BF-a, dlatego kontynuuję lot w tym samym kierunku, bez skręcania, żeby nie stracić prędkości i nabrać separacji od reszty przeciwników. W momencie, jak już się oddaliłem wystarczająco, zaczynam się wznosić i odzyskiwać pułap. No i teraz czytanie sytuacji. Ten BF-110 ewidentnie ma na mnie ochotę. Dlatego lecę tym wektorem, lekko się wznosząc po to, żeby on zadzierał nos do góry i tracił energię, a przynajmniej nie zyskiwał. W odpowiedniej chwili zacieśniam zwrot, żeby go jeszcze zachęcać. Ale on zamiast pójść na czołówkę, zrobił splitesa i zaczyna uciekać. Nie wiedzieć czemu. No ale to mi daje okazję na wejście mu na ogon i zestrzelenie go. No i proszę, znalazł się winap. Cały mecz mu się odwlekało. Ale w końcu chyba przyszła sytuacja, kiedy będę mógł go upolować. Nagrałem z tego zdarzenia oddzielny filmik, dlatego nie będę komentował. Po prostu obserwujcie. W międzyczasie próbowało mnie zajść z nienacka zero z pływakiem. Ale jestem za szybki, nie masz najmniejszych szans na dogonienie mnie. Niestety w tym momencie było już praktycznie po ptokach, bo dostałem do drużyny takich geniuszy, że już w tym momencie dali się wytłuc, z tego co pamiętam. Proszę, proszę bardzo. Tak, tak to wygląda sprawa.
Więc już nie mając większych nadziei na wygranie meczu, po prostu łapałem pułap, patrząc, czy jeszcze przed końcem jakiegoś jednego fraga uda mi się złapać. Widzę, Winam się odrodził w BF-ie 3, ale raczej nie starczy nam czasu na kolejne polowanie. Dlatego próbuję na tych tam pode mną, co się kłębią, jeszcze zejść, ale już niestety nie zdążam. No i mecz się skończył i tak całkiem przyzwoitym wynikiem 14 fragów, 0 zgonów. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć!